Witam serdecznie, a w szczególności przywita na prezydent przyjdzie, prawda? Witam serdecznie wiceprzewodniczącego Rady Miasta, jak i również drugi dyrektor Domu Kultury Chemii, Zbigniewa Kluczkiego. Witam serdecznie dyrektora Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju, Ryszarda Kaczyka. Witam również panią Basię Grygiel z Zarządu Wojewódzkiego. Pani, która to wszystko załatwia do zawodu, to pierwsza ręka, kiedy mówi. Witam serdecznie zastępcę dyrektora UKE, pana Włodzka. Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców i Krótkofalowców jako sekretarz klubu i jako wiceprezes właśnie PZK Zarządu Głównego Tadeusza Pamięty. Witam serdecznie prezesa TKKF-u Siebianycie Śląskie, Ryszarda Serengę. Oraz witam wszystkich członków, sympatyków Klubu Łączności, a w szczególności osoby towarzyszące. Ale jeszcze nie dotarłem. To nie jest krótkofalowiec, ale jest naszym działaczem klubu. Szczelec. Szczepanek ja, SP9 GDI. Na każdym naszym spotkaniu jest to SQ9 Halina Y. Roman. Wizurek Klaudiusz, SP9 XLZ. Nowa osoba. Lizurek Mateusz, SP9 Janina Maria Tomasz, syn. Kolega, który na waszą stronę robi, także żebyśmy nie wiedzieli, o co chodzi. Barbara Rudolf, SQ9 IDB. Herman Zenon, SP9 Ewa Roman Tomasz. Bogdan, SQ9 LBA. Paweł Skłosz Andrzej, SQ9 Dorota Helena Karol. Luta Henry jest? Doszedł? Nie doszedł. Pamięta Tadeusz, SP9 HQJ. Kawa Jacek, SP9 JCN. Cieszkowski Adam. SP9 90-60-63 na Suchowiec. Jedyny na Suchowiec, który tu właśnie na rzeczy działa. Jeszcze nie dotarli. Może doczuł. Marcin Kazimierz. SP9 Grażyna Franek Irena. Petro Cezary. SQ9 Jadwiga Karol Adam. Andrzej. SQ9 Irena Wanda Grażyna. Pan Rzyński dotarł. Skorupa dotarł. Tak? No, nie. No to witam serdecznie. Skorupa Bernard, SQ9, Natalia Olga Ewa. Daneka, Szarowa, też Szarowiec. SQ9, Barbara Grażyna Stefan. I termin Czesław, SP9, Roman Tadeusz Grażyna. No i mam wspólną osobę, termin Irena Irena. Także tak to wygląda, zdaliśmy się, tu jest właśnie siło. Niektórzy po prostu po raz pierwszy, jak powiedziałem, chcę też się podziękować panu dyrektorowi za pomoc w organizacji właśnie mistrzostw i zawodów wojewódzkich. Mało za sponsorów właściwie, można powiedzieć, takich nagród dla tej młodzieży, która startowała. Serdecznie dziękuję. Mało pomoc techniczną, która była niezbędna. A syn jest? A jego syn jest właśnie trzecie miejsce. Dziękuję za zaproszenie i postaram się wytrwać dalej. Ja to wcześniej chciałem gratulować Tomaszka syna, który reprezentując nas na zajęciach. Staram się wytrwać jak najdłużej w takim duchu. Dziękuję. Józef Dworczy. Łuk Andrzej. Prosimy tutaj, panie prezydencie.
Witam Pani Prezydent. Cieszę się, że Pan przyjdzie. Jeszcze raz witam Pana Prezydenta Bożenka Dariusza właśnie. Szanowni Państwo, przepraszam za spóźnienie, no ale czasami trzeba do instytucji zwanej lekarzem też z członkiem rodziny zajść. Tak się akurat złożyło, że musiałem iść z żoną do lekarza. Jest mi bardzo miło, że jednak to dodano, że jestem z Państwem i dziękuję bardzo. Jeszcze raz przepraszam za spóźnienie. Niedawno obchodziliśmy 10-lecie. Jest to jeden, można powiedzieć, ze starszych klubów łączności naszej organizacji. A już w dniu dzisiejszym, właściwie niedługo będziemy mieli 51. Także i również oprócz spotkań to widać tą taką współpracę między tymi klubami. A szczególnie pomoc dla nas, jako dla Zarządu Wojewódzkiego, w organizacji imprez wojewódzkich, bo klub w Siemianowicach, jak również klub w Dąbrowie Górniczej są organizatorami mistrzostw, zawodów, które wchodzą w skład mistrzostw Polski, mistrzostw kraju, takie zawody robimy. I za to chciałem serdecznie tutaj na razie pana Eugeniusza złożyć takie podziękowania. Dziękuję. Tutaj, jeśli chodzi o klub, chciałem podziękować. To jest taki cudny okres i teraz znajdźmy teraz człowieku, co on ma w życiu robić, z czego się ma utrzymać, co ma robić. I ponieważ tata trochę lutował w życiu i troszkę tam się zna na tym, w którym kierunku prąd płynie, więc kupiłem mu lutownicę, parę części i muszę Państwu powiedzieć, że nie mam dziecka od 2 miesięcy w ogóle. Chciałbym, dlaczego w ogóle ta opowieść tu w tej chwili? Chciałbym do Państwa zaapelować, bo tu za wspaniałym stawiennictwem Zbyszka Kupskiego są składane. I gdziekolwiek jestem, to mówię, że jestem student Siemianowic-Szczerajtem, gdzie są niemal corocznie relacje pomiędzy zarządem, działaczami grupu, a lokalną władzą, a samorządem na zlecowym poziomie. I później nam dać i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, że najpierw trzeba pokazać, co od siebie, coś trzeba zrobić. Na pewno władza lokalna dostrzega tutaj wysiłki, dorobek i pracę tego lokalnego środowiska i widzi to też to na każdym kroku. Za co bardzo dziękujemy, chociaż jeden z takich ostatnich przykładów jest ta książka, która ukazała się dzięki władzy miasta. Także takich przykładów jak relacje między klubem a lokalną władzą w kraju jest kilka. Niemniej jednak nie jest to przerażająca skala. Nie jest to niestety tak, to muszę powiedzieć. I drugi aspekt, na który chciałbym zwrócić uwagę, to czasami w naszej organizacji pomiędzy z racji, to wynika z racji moich częstych kontaktów i wyjazdów. To dzisiaj pokazują jakieś takie zaszłości historyczne z lat 50., które dzielą Kowalowców, przynależność tu Kowalowców na PZK, LOK i PZHK, a zwłaszcza jakieś awersje stare przed 50 lat do LOK-u. Ja zawsze, moja teza jest zawsze taka, nieważne skąd przychodzisz, skąd jesteś, jakie barwy reprezentujesz. Wszyscy jesteśmy tu Kowalowcami, członkami LOK-u. Komu to przeszkadza, że akurat? Komu to przeszkadzało, kiedy organizowaliśmy zawody w Szczyrku? To był jakiś tam nawiedzony człowiek i zadał takie pytanie, dlaczego to klub Jokowski tego robi taki zawód, coś takiego, a nie PZK. A moja odpowiedź w tym momencie była taka, że ogłosiliśmy konkurs na cały kraj. Nie było żadnego klubu, który podjąłby się organizacji zjazdu krajowego. My, jako klub siemianowicki, klub Jokowski, którego czasami tak jeszcze niektórzy, pojedynczasowe są, mają te 20 awencje do LOK-u, okazało się, że takiego zorganizowania. Także tutaj to takie gwoli wyjaśnienia, żeby obalić wszelkie mity. Te oczywiście te podziały się zacierają, niemniej w kraju jest chyba 2 czy 3 osoby, które tak nie lubią robić.